Cześć więc pijacze, witajcie na kanale Co mi się na winie. Dzisiaj odcinek w tak zwanym starym stylu. Słuchajcie, po kolei, powolutku, tak jak niektórzy z Was lubią. Jest to taki format, którego do tej pory nie było. I wydaje mi się, że to tak mniej więcej się ułoży na kanale Co mi się na winie, że będziemy mieli te krótkie recenzje. Wiem, że dla niektórych z Was one są za krótkie, ale taka jest koncepcja. Myślę, że się do nich przyzwyczaicie. Natomiast, żeby trochę zrekompensować te krótkie filmiki, będziemy też wrzucać tego rodzaju spotkania z winem w takim, wiecie, slow motion i to będą często właśnie podsumowania tych win, które niedawno były degustowane i były na kanale w tych krótszych wersjach. Mam nadzieję, że taki format Was też zainteresuje i no i to jest taki moment, kiedy możemy sobie pogadać, znaczy ja mogę sobie pogadać, Wy możecie sobie ewentualnie posłuchać, no i skomentować. Zachęcam Was do tego, żebyście komentowali, żebyście dali znać, co myślicie o tych nowych formatach i czy tego typu dłuższe filmy, nie wiem ile on będzie trwał, ale może trwać dosyć długo, czy takie filmy są też dla Was czymś ciekawym. No dobra, jak widzicie, mam przed sobą dwa wina. Dwa wina, powiem Wam, nietuzinkowe, bo to są wina, które na pewno wzbudzają wiele emocji wśród winospijaczy, którzy są zapoznani z ofertą dyskontową, a konkretnie z ofertą Biedronki, Astrale i Hans Grail, więc można powiedzieć, że jest to spotkanie klasyków. Nie jest to absolutnie jakaś degustacja porównawcza, no ale akurat nagrywaliśmy recenzję tych dwóch win i teraz jest okazja, żeby trochę o nich więcej powiedzieć. Ale zanim powiem o tych dwóch winach, to powiem Wam o jednym innym i zrobię to w sposób, który na tym kanale jeszcze nie był stosowany. Już Wam mówię, o co chodzi. To jest, słuchajcie, butelka wina, którą kupiłem przed majówką, parę dni dosłownie przed majówką w Lidlu. Jest to niemieckie wino, które jest mieszanką odmian Weissburgunder oraz Sauvignon Blanc. Dlaczego jest to nietypowa recenzja? Dlatego, że, słuchajcie, to jest butelka, która jest no prawie pusta. To jest butelka, która szczęśliwie mi się zachowała w domu. I powiem Wam, jaka jest sytuacja. Otóż parę dni przed majówką pojechałem do Lidla i mój wzrok przyciągnęła ta butelka, to wino mi się nawinęło. Ja jestem pewien, że to wino już kiedyś w Lidlu było i to dość regularnie, ale na pewno od jakiegoś czasu się w Lidlu nie pojawiało. I to w ogóle było wino, które było wystawione na takim specjalnym firmowym stędzie tego w ogóle producenta, czy tej marki wina. No więc kupiłem jedną butelkę, ona mnie kosztowała chyba 15 zł, była jakaś promocja i to wino było przecenione chyba z 18 na 15. I powiem Wam szczerze, że spróbowałem tego wina i uznałem, że jest to jeden z największych hitów winiarskich, jeśli chodzi o pierwszą połowę roku 2023. Świetne wino, naprawdę świetne wino. Zaraz Wam powiem, na czym ta świetność polega. No i teraz tak, to wino w ogóle pojawiło się na Instagramie kanału Co mi się na winie, jako taka polecajka na majówkę. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie śledzi Instagrama Co mi się na winie, to bardzo, bardzo polecam, bo tam są wstawki tego typu, różne takie polecenia na gorąco, ale też zapowiedzi tego, co na kanale ogólnie się dzieje i będzie działo. Więc być może niektórzy z Was to wino kojarzą, że ono się w jakimś tam kontekście pojawiło. I po majówce pojechałem do Lidla, a tak naprawdę to pojechałem do trzech Lidli w Toruniu, no i tego wina już nie było. Dlatego mówię Wam o tym w tej formie, w formie bez degustacji, ale jestem przekonany, że to wino się jednak jeszcze pojawi, więc jeżeli je spotkacie, to myślę, że powinniście kupić i spróbować. Tym bardziej, że wiecie, to, że ja nie znalazłem tego wina w trzech Lidlach, to nie znaczy, że w całej Polsce w Lidlach tego wina nie ma, więc być może w Waszych jeszcze jakieś się zachowały. Słuchajcie, dlaczego to wino jest takie fajne? Dlatego, że no, dobrze smakuje, jak się pewnie domyślacie. Ale co to znaczy dobrze smakuje? Ma bardzo ładny balans między ożywczą kwasowością, fajną taką świeżością, którą moim zdaniem nadaje Sauvignon Blanc, ale takim też lekkim pokładem słodyczy, które sprawia, że to wino jest niesłychanie pijalne i ma taki moim zdaniem też trochę charakter Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii. Może tam nie ma aż takiej tropikalności, ale jest sporo świeżości, cytrusowości. I uważam, że to jest wino bardzo pijalne i może być takim winem degustacyjnym. Możecie sobie po prostu taki kieliszek sączyć, wiecie, jako taka wieczorna przyjemność.
Ale też bardzo dobrze to wino moim zdaniem pasuje do jedzenia, na przykład do ryb, na przykład do owoców morza z grilla. Ja ten odcinek na Instagramie, czy ten, no, tą zajawkę na Instagramie nagrałem w takim kontekście majówkowym i uważam, że grill i rzeczy z grilla, takie wiecie, no lżejsze mięsa, ryby, kurczaki, jakieś takie rzeczy, ale nawet jakaś wieprzowina z tym winem naprawdę będzie świetnie pasować. Jeśli ja trafię na to wino, to wydaje mi się, że nagram taką pełną recenzję, czyli taki osobny odcinek, ale taki mały alert, naprawdę warto poszukać tego wina i sprawdzić, czy może jednak w tym Lidlu jest. Nie będę może mówił o technikaliach, mam nadzieję, że to wino jak się pojawi, to wtedy nagram taki odcinek bardziej, wiecie, dłuższy i konkretny. No dobra. Wróćmy sobie do głównych gwiazd tego odcinka. A mówiąc o gwiazdach, to się dobrze składa. Wino Astrale. Wino Astrale to jest bardzo ciekawe wino, bardzo ciekawa koncepcja, z którą jesteście na pewno obeznani, bo to jest wino, które pojawiło się już z 2 lata temu w Biedronce, ale w wersji czerwonej. I ta wersja czerwona, słuchajcie, jest nietuzinkowa z wielu względów. Otóż wiem doskonale z waszych komentarzy i recenzji, ale też ogólnie jest to wiedza dość powszechna, że czerwone wino Astrale jest jednym z naprawdę takich bestsellerów, jeżeli chodzi o półkę czerwonych win w Biedronce. Te wina kosztują 25 zł, zarówno białe, jak i czerwone. No i właśnie białe pojawiło się z miesiąc temu, może z 2 miesiące temu też w Biedronce. No i było dla mnie rzeczą oczywistą, że muszę tego wina spróbować. I tutaj dwie rzeczy, o których koniecznie trzeba powiedzieć przy tym winie. Po pierwsze, nie da się moim zdaniem spróbować wina białego bez kontekstu porównawczego co do wina czerwonego. I tu nie chodzi o to, żeby porównywać wino jeden do jednego, bo tego się nie da zrobić, bo w końcu to jest wino białe, a tamto to jest wino czerwone. Ale ja robiąc test tego wina, które zresztą już jest na kanale Co mi się na winie, chciałem sprawdzić, czy to wino jest tak bardzo uniwersalne jak wino czerwone. O tej uniwersalności też Wam zaraz powiem. Ale wróćmy jeszcze do tego, jaka to jest w ogóle koncepcja, bo koncepcja jest bardzo ciekawa. Otóż, notabene. Jest na kanale Co mi się na winie dłuższa recenzja wina Astrale czerwonego i tam dosyć dużo mówię o tym, co można wyczytać z etykiety, czego właściwie nie można wyczytać z etykiety i jakie to wzbudza kontrowersje. I tutaj Wam powiem pokrótce, o co chodzi. No więc etykieta swoją drogą jest bardzo ładna. To są takie charakterystyczne konstelacje gwiazd ułożone w okręgu. W środku tego okręgu jest jeszcze kształt Włoch, czyli tego włoskiego buta też ułożony z gwiazd. No macie napisane, że jest to wino Astrale, no to jest nazwa brandu tego wina. No i jedyną informacją, którą tak naprawdę macie, to jest to, że jest to vino bianco di Italia. W nomenklaturze winiarskiej jest to właściwie informacja, którą możecie sobie, jakby to ładnie ująć. Nie da się tego ładnie ująć. O co chodzi? W świecie win jest tak, że im więcej macie informacji odnośnie pochodzenia danej butelki, tym lepiej i tym to wino jest wyżej oceniane już teoretycznie. Tutaj macie informację, że jest to białe wino włoskie, co właściwie znaczy tyle co nic. I teraz tak, z jednej strony może to być powód do takiej odgórnej dyskredytacji tego wina i powiedzenia nie, dobra, dziękuję, jest to wino, które nie wiadomo skąd pochodzi, a do tego nawet nie ma rocznika, więc to musi być absolutnie... Wiecie, no to musi być generalnie rzecz biorąc jakieś nieporozumienie. I tego typu kontrowersje pojawiły się już przy winie czerwonym Astrale, ale w momencie, kiedy się trochę zagłębicie w tę historię, okaże się, że to nie do końca musi oznaczać coś złego. I w niektórych sytuacjach producenci wiedzą, że w pewnym sensie ta komunikacja, jeżeli chodzi o to, skąd to jest wino, co to jest za wino, trochę to wino dyskredytuje, ale już samo wino i sam jego smak nadrabia i potem się okazuje, że i tak staje się hitem. Tym bardziej, że wiecie, nie wszyscy zwracają uwagę na tego typu informacje, no ale warto o tym Wam trochę powiedzieć, bo być może akurat Wy na to zwracacie uwagę i też no, o tym ogólnie rzecz biorąc się mówi, jeżeli chodzi o Astrale.
O co chodzi? Chodzi o to, że Astrale to jest wino, które pochodzi najprawdopodobniej od bardzo znanego producenta, który nazywa się Piccini. I Piccini wpadło na pomysł, żeby zrobić takie wino, które będzie takim trochę, taką trochę winiarską podróżą przez całe Włochy. Jeżeli chodzi o wino czerwone Astrale, to tam były cztery odmiany z czterech odmian winorośli czerwonych z Włoch. Tutaj mamy z kolei trzy odmiany z trzech regionów. Po pierwsze, jest tutaj odmiana Sauvignon Blanc z regionu Friuli. Region Friuli to jest taki już mocno północny Włoch, północny region Włoch, znany m.in. zresztą z produkcji Prosecco. Jest tutaj odmiana Vermentino z Toskanii, odmiana dość mało znana w Polsce, a bardzo ciekawa. Ja będąc w Toskanii regularnie od paru lat, co roku opijam się tym winem i naprawdę, jeżeli pojawi się ciekawe Vermentino jednoszczepowe gdzieś w marketach w Polsce, to na pewno je zrecenzuję. I trzecią odmianą jest tutaj odmiana Grillo, która pochodzi z Sycylii i to jest też mało znana odmiana, ale z drugiej strony na przykład w Lidlu możecie kupić jednoszczepowe wino Grillo właśnie z tej wyspy. Muszę Wam też powiedzieć, że troszkę się zmieniło od momentu, kiedy ja nagrywałem pierwszy odcinek o Astrale Czerwonym, dlatego że wtedy naprawdę tych informacji musiałem się doszukiwać gdzieś tam między słowami niemalże. Teraz Astrale ma konkretną stronę internetową. Jak sobie wpiszecie w Google'ach Astrale Wine, to ona na pewno wyskoczy. Tutaj zresztą z tyłu jest QR kod, być może on prowadzi do tej strony. Nie sprawdzałem, no bo już jakby nie musiałem. I na tej stronie teraz są opisane wszystkie wina Astrale bardzo dokładnie, łącznie z tym, z jakich odmian i z jakich regionów pochodzą poszczególne winorośle, więc to jest fajne, że po prostu o tym winie mamy większą wiedzę. Taka ciekawostka, na tej stronie Astrale jest też wersja różowa, której ja jeszcze w polskich marketach, czy no w Biedronce, mówiąc krótko, nie widziałem, no ale bardzo możliwe, że ono się też pojawi. I teraz tak, wracając do tej całej koncepcji. Koncepcja jest taka, że winiarze czy osoby odpowiedzialne za to wino po prostu czerpią z różnych odmian winorośli, z różnych regionów Włoch, mało tego, najprawdopodobniej też z różnych roczników i robią coś na kształt takiego, wiecie, włosko-winiarskiego koktajlu winnego. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, wiem, że nie brzmi to za dobrze. No, ale po prostu oni w pewnym sensie komponują to wino z części pierwszych według własnego uznania. Jaki jest efekt? Ci z Was, którzy oglądali recenzję taką pojedynczą wina Astrale, już wiedzą, ale może warto przy tym dłuższym odcinku troszkę o tym winie więcej powiedzieć właśnie też pod tym kątem. Jest to wino wytrawne i ma 13% alkoholu. I kosztuje 25 zł, chyba już o tym mówiłem, ale warto sobie o tym wspomnieć. No i teraz tak. Dzisiaj gadam długo, ale się nie przyjmuję tym. No taka koncepcja, więc jeżeli w ogóle jeszcze tu jesteście, to tak to już będzie. Fenomen wina czerwonego Astrale, bo nie mogę się powstrzymać przed porównaniem z tamtą wersją, fenomenem było to, że moim zdaniem to jest takie wino, mówimy o winie czerwonym teraz, że to jest takie wino, które łączy kilka światów winiarskich, albo można powiedzieć, że ma taki charakter, który sprawia, że jest to wino atrakcyjne dla kilku grup winospijaczy. I zarówno osoby, które lubią wino takie bardziej półwytrawne, w stylu takim, wiecie, przyjemnym primitivo, znajdują coś dla siebie w czerwonym Astrale, ale też osoby, które lubią wina cięższe, takie bardziej wytrawne, też mimo wszystko do Astrale coś ich przyciąga. I z tego powodu moim zdaniem tamto wino jest takie lubiane, no i jest to też, z tego co wiem, wino, które się świetnie w Biedronce sprzedaje. Czy tutaj jest podobnie i czy to wino też wyróżnia się czymś spośród innych białych win? No zobaczmy. Powiem Wam tak, aromat jest tak na trójkę z plusem. Powiem Wam zupełnie szczerze, tak na trójkę z plusem. To znaczy, on jest poprawny, tutaj nie ma nic wadliwego, a to już jest dobrze, to jest dobry punkt wyjścia, ale z drugiej strony nie ma tutaj też czegoś, co by zwracało uwagę i sprawiało, że to wino jest takie, wiecie, a, na przykład to wino miało w sobie taki element. Tutaj macie przyjemne z jednej strony jabłka w wersji takiej słodszej, macie słodkie gruszki,
odrobinę może kwiatowości, ale po pierwsze aromat jest trochę mało intensywny, a po drugie nie ma tutaj czegoś takiego, wiecie, wyróżniającego. No i właściwie dokładnie to samo mogę powiedzieć o smaku. Z jednej strony jest to wino poprawne, dość wytrawne, dość takie owocowo-kwasowe, z delikatnym takim przełamaniem w smaku, takim lekko miodowym. I z jednej strony też tutaj nie można się przyczepić do tego wina o jakieś wady, ale z drugiej strony to też nie jest nic, co by, wiecie, co by sprawiało, że po to wino będziecie sięgać jakoś wyjątkowo często. Nie mówię, że do tego wina nie ma co wracać, tylko że ja bym traktował białe Astrale jako takie typowe wino do jedzenia. Więc jeżeli macie w planach jakąś konkretną kolację, jakieś makarony z białymi sosami, jakieś ryby pieczone albo ryby z grilla, jakieś potrawki z kurczaka, jakieś potrawy wegetariańskie, to jest wino, które ewidentnie będzie pasować i myślę, że ogólnie taka kolacja czy taki obiad może być czymś bardzo przyjemnym, ale z drugiej strony moja recenzja jest taka, czy moje zdanie jest takie, że to nie jest wino degustacyjne, czy to nie jest takie wino, wiecie, które po prostu sobie nalejecie wieczorem i będziecie się delektować aromatami i smakami. No nie jest tak, po prostu tak nie jest, więc można powiedzieć, że moim zdaniem wino białe nie dorównuje swojej czerwonej wersji, jeśli chodzi o taką ekspresję i coś takiego ciekawego, co ewidentnie tamto wino w sobie ma. Jeśli spróbowaliście już białego Astrale, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia i czy się ze mną zgadzacie i czy nie. Ci z Was, którzy się właśnie przebudzili, to pamiętajcie, żeby polubić film i możecie też kanał subskrybować, bo myślę, że no niektóre treści mogą być dla Was interesujące. Z racji tego, że w tej chwili te firmy są trochę już nieregularnie, to nie jest już piątek 21, pamiętajcie też o tym, że warto dać dzwoneczek po to, żeby Was YouTube informował, że nowy film na kanale Co mi się na winie się pojawił. No dobra, słuchajcie. Przejdźmy sobie do wina numer 2. Do wina, które no, jest absolutną klasyką. Na kanale Co mi się na winie pojawiły się już dwa odcinki o winie Hans Grey. Pierwszy to była recenzja tego wina z innego rocznika, a drugi film to była degustacja porównawcza wina Hans Grey w wersji z Nowej Zelandii, czyli właśnie tej, oraz wersji z RPA, która też jakiś czas temu pojawiła się na rynku. Umówmy się, że odnośniki do odcinków o winie Hans Grey i do czerwonego Astrale będą pod spodem w opisie filmu, także możecie sobie do tych odcinków wrócić albo obejrzeć je pierwszy raz, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. No dobra, Hans Grey. Słuchajcie, Hans Grey, wersja Sauvignon Blanc z Marlboro z Nowej Zelandii. Region Marlboro w Nowej Zelandii jest znany z tego, że pochodzą stamtąd jedne z najbardziej cenionych win z odmiany Sauvignon Blanc. Bardzo fajne, aromatycznie, bardzo przyjazne w smaku, pijalne, dużo tropiku, dużo takiej świeżości, cytrusowości, często trawiastości. Hans Grey to jest wino, które możecie kupić w Biedronce od wielu, wielu lat. No i wydaje mi się, że nie skłamię, że jest to jedno z ulubionych win białych, wino spijaczy, jeżeli chodzi o dyskonty w ogóle w Polsce. Dlatego, kiedy pojawił się nowy rocznik 2022, stwierdziłem, że no koniecznie muszę za tą butelkę chwycić i zrobić degustację i zobaczyć, czy ten rocznik też można tak pozytywnie opisać, jak te poprzednie. Recenzja też już jest na kanale Co mi się na winie, więc możecie sobie ją obejrzeć, żeby wszystko było jasne. Tutaj Wam powiem tylko, może inaczej. Jaka jest w ogóle zaleta wina Hans Grey? Oprócz tego, że te aromaty, o których mówiłem, właśnie ta tropikalność, ta taka przyjazność jest tutaj obecna i tutaj już nie będę Was oszukiwał, no wiem, że tak jest.
Hans Grail to jest taka marka, notabene z którą też są pewne kontrowersje, bo to jest w ogóle wino, które jest robione w Nowej Zelandii, to jest koncerniak, to jest marka należąca do takiego dużego koncernu winiarskiego z Francji. Mało tego, jest to wino, które jest robione w Nowej Zelandii, a potem przewożone w takich specjalnych kontenerach do Europy i tutaj dopiero butelkowane. I to też jest kontrowersja, która sprawia, że wiele osób patrzy na tego typu wina z trochę z takim mniejszym zaufaniem. No ale prawda jest taka, że Hans Grail jakby się trochę broni. I czy może jest takim winem, które no sprawia, że myślenie o tego typu stereotypach trzeba może co jakiś czas zmieniać. Natomiast jedną z dużych zalet wina Hans Grail jest to, że to jest wino niezwykle powtarzalne i każdy kolejny rocznik smakuje bardzo, bardzo podobnie i to jest ważne, dlatego że dobrze mieć takie wino, które daje Wam coś, czego oczekujecie i wiecie, czego się spodziewać, jeżeli macie ochotę na takie właśnie wino w takim stylu i o takim profilu smakowym i aromatycznym, to wiecie, że w Biedronce za 35 zł. Taka butelka na Was czeka. 35 zł, jak na dyskont, to nie jest mało, no ale myślę, że akurat tutaj warto. Tym bardziej, że jak znacie ceny win w marketach i dyskontach, to na pewno zauważyliście, że ogólnie rzecz biorąc, jednak wina z Nowej Zelandii są troszkę droższe niż inne białe wina, na przykład z Europy, czy tam z Chile, czy z Australii. No dobra, aromat. Klasyczny, bardzo klasyczny. Tropik z jednej strony, czyli taka marakuja, bardzo przyjemna, bardzo, bardzo ładnie wyczuwalna. Trochę trawiastości, taka świeżo skoszona trawa. I trochę cytrusów, ale takich przyjemnych, grejpfrutowych, soczystych. I jest to wino, które ma w sobie taki profil, że aż zachęca, aż po prostu macie ochotę spróbować tego wina. A jak już weźmiecie jeden łyk, to od razu macie ochotę na następny. A to jest spowodowane tym, że to wino ma w sobie takie właściwości, które wiecie, aż po prostu, po których aż ślina Wam napływa do ust i po prostu no przyciąga. Przyciąga tą swoją taką rzeźkością, kwasowością i tutaj trzeba o tym powiedzieć, bo też o tym mówiłem w recenzji, że jest to wino dość wytrawne. Jest to wino mocno wytrawne i jest to wino o dość wysokiej kwasowości. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre osoby mogą trochę być przez to wino, wiecie, takie wykręcone, ale z drugiej strony, jeśli już macie postawić na wino, które jest mocno wytrawne, albo jeżeli chcecie spróbować, jak smakuje takie wino konkretnie wytrawne, to wydaje mi się, że to jest dobry przykład na to, jak wytrawne wino może być jeszcze wzbogacone o te inne wszystkie aspekty aromatyczne, czyli właśnie taką tropikalność, cytrusowość, lekką ziołowość. Także no powiem Wam tak, Hans Grail trzyma poziom i bez dwóch zdań jest to naprawdę klasyka, jeżeli chodzi o ofertę win dyskontowych w Biedronce, znaczy ofertę win dyskontowych w Polsce, konkretnie w Biedronce. I jeśli szukacie win do takich potraw jak ryby, właśnie też owoce morza, w sumie podobny wybór jak do win Astrale, no to wydaje mi się, że koniecznie musicie takiego połączenia z winem Hans Grail spróbować. Słuchajcie, nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, pewnie z 8 godzin. Mam nadzieję, że taka forma też Wam pogada, że taka forma też Wam odpowiada. Chodzi o to, żeby była równowaga w wszechświecie i żeby te krótkie odcinki miały swoją rolę, ale żebyśmy co jakiś czas się też spotykali w takiej formie oldschoolowej i zupełnie bez stresu. Chociaż Mikołaj już mi dwa razy pokazuje, że już zamknął paszczę, bo czas. Spadaj, kurde. Dobra, słuchajcie, kończymy. Polecam wino Hans Grail nieprzerwanie. Jest to, uważam, winogodne polecenia. Wino Astrale polecam, żeby spróbować raz i sami ocencie, czy raz drugi, trzeci, czwarty się w ogóle jeszcze pojawi. Skomentujcie ten odcinek. Bardzo Was o to proszę, bo jestem bardzo ciekawy, czy już próbowaliście wina Astrale i co o nim myślicie.
Jak spróbujecie, to też napiszcie co w nim słychać waszym zdaniem. No i napiszcie mi, czy Hans Grell jest też waszym zdaniem taką klasyką, do której wracacie i czy się zgadzacie z moją opinią na temat tego, jak to wino się prezentuje. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku i w kolejnych odcinkach na kanale Co mi się na winie. Będę wdzięczny za to, jak film mimo wszystko polubicie i będę wdzięczny za to, żebyście kanał Co mi się na winie subskrybowali. I jeszcze, żeby już tak was totalnie znudzić, śledźcie Instagrama, bo na Instagramie są zawsze na bieżąco informacje na temat tego, co planujemy na kanale Co mi się na winie, co się pojawi, co się już pojawiło, no i takie tam różne rzeczy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.